góry, kurwa, do góry, człowieku. Cześć, witam was. Kolejny nowy nabytek. Można tak powiedzieć. Kupiłem dwa buty do 40. Bo tam się już pękła. Się lekko tu rozeszła. To już trzeba wymienić, żeby nie czekać na ostatnią chwilę. Mimo, że ciągnik stał pod dachem, to i tak już te 17 lat wytrzymały. Tu nadszedł czas na nie. Były dębice, teraz są mitasy. Jest to opona 600 na 18. Sztuk dwie od razu, nie ma co się bawić tam po jednej. Taki komplecik, to niecałe, z przesyłką 600. Mam nadzieję, że trochę się na tym polata, ale bardzo, bardzo fajnej jakości są. Jak się tak ściska. No, zrobimy jakiegoś timelapsa z tego i wrzucimy. Zapraszam do oglądania. Opona generalnie jest w dobrym stanie. No tu już trochę wzięło. Bieżnik jest. No już trochę podjechana, ale tu jest. Tu już się takie coś zrobiło, bo bok wyboczyło ją strasznie. Strasznie, nie strasznie, no już. Nie chcę, żeby mi dętkę szczypła, bo to później problem z dętką. Dętki są w miarę świeże, więc zostawiam, nie będę zakładał nowych. Mówię, opona jest taka. Ząb czasu ją ugryzł, no ale nie jest źle ogólnie. Najgorsze miejsce to mówię, tamto tylko było. Tu gdzieś jeszcze kawałeczek, tu jest. Nie, tu jest, tak. Tutaj jest. Co dużo mówić, no opony dębicy 2002 rok. Macie, o, napis dębica 2002 rok, zaraz wam znajdę. 600 na 18. 600 na 18. Gdzie ta fasoleczka? O, tu jest fasoleczka. 6 tydzień 2002. To jest w trochę lepszym stanie. Ale też wlatuje nowa. No, już traktor podniesiony. Traktor podniesiony. Zaraz odkręcam i biorę się za ściąganie koła. Zrobimy timelapsa z tego.
taki mały bonusik. Robimy zaślepkę, bo tu woda zaczęła cieknąć. Rozjaśnijmy to jakoś. Tu woda zaczęła cieknąć, lecieć. No, trzeba to zrobić, żeby się nie lało po bloku, bo szkoda. Tak to wygląda. Tam leży głowica. Tam leży głowica, wyłaszczmy. Idę po zaślepkę. Zaślepkę już mam. Trzeba to jeszcze tylko zamontować.